Anna Kurnatowska, jestem country managerem Too Good To Go w Polsce. Zacznijmy od tego, kiedy ta idea Too Good To Go trafiła do Polski, no i jak to się rozwija w naszym kraju? Too Good To Go pojawiło się w Polsce w lipcu 2019 roku i od tego czasu rozwijamy się z prędkością światła, bym powiedziała, bo w tym czasie doszliśmy do już prawie miliona uratowanych posiłków. Jesteśmy w większości miast w Polsce. Mamy na pokładzie 3000 partnerów i blisko 800 tysięcy użytkowników. Także myślę, że te cyfry mówią same za siebie. Rośniemy i w tym roku planujemy zwiększyć te liczby kilkukrotnie. Wyjaśnijmy w takim razie, na jakiej zasadzie działa ten projekt. Głównym narzędziem jest właśnie aplikacja Too Good To Go. Aplikacja ta łączy wszelkiego rodzaju biznesy spożywcze, które mają nadwyżki jedzenia na koniec dnia najczęściej, z naszymi głodnymi użytkownikami, którzy mogą kupić to jedzenie za ułamek ceny. Dobrze, ale w praktyce kogo łączy? To są restauracje, sklepy, piekarnie, wytwórcy żywności? Przede wszystkim restauracje, kawiarnie i sklepy spożywcze, ale oczywiście też piekarnie, cukiernie. I tak jak słusznie powiedziałeś, są to też producenci żywności, bo tam też to jedzenie się marnuje. Jak można uratować to jedzenie? Nasi użytkownicy przede wszystkim muszą ściągnąć aplikację. I później to jest już bułka z masłem. Dzięki geolokalizacji zobaczą, jakie biznesy w ich okolicy mają do zaoferowania paczkę. Jak już wybierzemy sobie taką paczkę, rezerwujemy ją poprzez aplikację i z telefonem udajemy się do danego lokalu. Pokazujemy telefon i odbieramy pyszną paczkę niespodziankę. Dlaczego tak jest? Paczki Too Good To Go są paczki niespodzianki. Nikt nie wie, co zostanie niesprzedane na koniec dnia, więc trudno się komukolwiek deklarować, co będzie w takiej paczce. Można mieć czasem miłe niespodzianki nawet w trasie, tak może być w przypadku naszego partnera BP, który oferuje paczki na stacjach benzynowych w przeróżnych miejscach w Polsce. A jakie to są paczki? BP oferuje dwa rodzaje paczek. W jednym rodzaju paczek znajdziemy produkty ze sklepu, a w innym będą to produkty z ich kawiarni. Czyli już jadąc, będąc w trasie, można sobie znaleźć taką stację BP, namierzyć ją, sprawdzić, jakie paczki oferuje i zamówić taką paczkę, tak? I ona będzie czekać na nas razem z paliwem. Dokładnie tak. Dzięki BP możemy jadąc na wakacje uratować pyszne paczki niespodzianki. Czy ceny paczek też są niespodzianką, czy wiemy z góry, ile zapłacimy? Kupujemy paczkę za 1/3 jej oryginalnej wartości. Dobrze, powiedz w takim razie, czy to rozwiązanie ma jakieś wady? Czy wszyscy zyskują? My mówimy, że Too Good To Go to jest rozwiązanie win-win-win, ponieważ zyskuje na tym użytkownik, który w bardzo atrakcyjnej cenie dostaje pyszne jedzenie. Zyskuje na tym restaurator czy sklepikarz, który zamiast wyrzucać, przyciąga klientów do swojego sklepu i ma dodatkowy zysk. No i tym trzecim win jest nasza planeta, ponieważ marnowane jedzenie odpowiada za aż 8% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. A dużo żywności marnujemy w Polsce? W Polsce marnujemy prawie 5 milionów ton żywności rocznie. Są to olbrzymie ilości wyrzucanego jedzenia. To, co chyba jest najbardziej szokujące w tych danych, to że 60% tego jedzenia marnuje się u nas w domach. Czyli robimy bez sensu zakupy, tak? Kupujemy za dużo, albo kupujemy bez listy, albo kupujemy produkty, których nie potrafimy wykorzystać, albo po prostu o nich zapominamy w lodówce. Także Too Good To Go to są same zalety i myślę, że wystarczy spróbować, żeby się o tym przekonać, jakie to jest przyjemne, żeby nie tylko spożyć pyszny posiłek w dobrej cenie, ale przy okazji zrobić coś dobrego dla naszej planety.